Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w trzecich otwartych mistrzostwach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na ergometrze wioślarskim. Uczestnicy rywalizowali w trójkach. O zwycięstwie decydował najlepszy czas. Nie było łatwo, jednak niepełnosprawni zawodnicy radzili sobie świetnie. Są to trzecie mistrzostwa. W tym roku mamy rekordową obsadę, ponad 70 uczestników z uczniów, ale nie tylko, bo są również startujący opiekunowie, nauczyciele oraz zaproszeni VIP-owie. W jury zasiadała Jolanta Pawlak, tegoroczna srebrna medalistka Mistrzostw Świata na ergometrze wioślarskim. Utytułowana zawodniczka jest doskonałym przykładem tego, że ciężka praca i regularne treningi pozwalają sięgnąć po zwycięstwo. Mocny doping publiczności wspierał zawodników, którzy dali z siebie wszystko. Mimo przeciwności losu żaden zawodnik nie poddał się i walczył do końca. Pierwszy raz widziałam takie urządzenia i było fajnie. I że wygrałam złoty medal. I że po prostu było ciekawie. I tyle. Nie zwycięstwo było tego dnia najważniejsze. Istotna była radość z pokonywania trudności. Na tej imprezie fajnie było. Pierwszy raz jestem tutaj na tej imprezie. Pierwsze miejsce dostałam i fajnie było, bardzo fajnie. Mistrzostwo na ergometrze wioślarskim to dla uczestników sprawdzian kondycji i wytrwałości. Uczestnicy otrzymali dyplomy, medale i motywację do treningów, by w przyszłym roku osiągnąć jeszcze lepszy wynik.